Gościem Ekspresu Biedrzyckiej dzisiaj Marek Biernacki, Koalicja Polska, były szef MSWiA i były koordynator służb specjalnych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu. Panie pośle, pan wczoraj uczestniczył w tym specjalnym posiedzeniu Sejmu. Informacja premiera, informacja ministrów. Czy czegoś nowego i czegoś wartościowego dowiedział się pan o tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy? Wydaje mi się, że wczorajsze posiedzenie, oprócz tej znikomej dozy informacji, miało jednak bardzo ważne znaczenie, ponieważ zmieniło optykę rządu na temat kryzysu, który jest na granicy z Białorusią. Jak dotąd rząd cały czas prezentował, że jest to wielka fala migracyjna, że wszystkiemu winni są emigranci z Bliskiego Wschodu, Dalekiego Wschodu i to oni są sprawcami tego wszystkiego zła, co dzieje się na polskiej granicy. Po raz pierwszy wczoraj bardzo wyraźnie wreszcie określono, że to nie migranci są tylko narzędziem w ręku Łukaszenki, autokraty z Białorusi. I też on wskazywał, że za Łukaszenką stoi Moskwa, która rozgrywa swoje własne cele. I to jest chyba ten bardzo istotny element, że wskazano też, że ten kryzys jest kryzysem politycznym. To zresztą, co mówiliśmy od dawna. Fachowcy, mój klub mówił, że to jest kryzys polityczny. Należy go rozwiązywać metodami politycznymi. Wszelkie zabezpieczenia są istotne. Takie zabezpieczenia jak budowanie bariery, ale bariery elektronicznej. Ale one kryzysu nie rozwiążą. Kryzys może być rozwiązany drogą polityczną. I to jest cała paleta środków, na których należy działać. Dlatego też od początku mówiliśmy, że należy kryzys umiędzynarodowić, wprowadzić Frontex, wprowadzić dziennikarzy przede wszystkim, możliwość komentarzy polskich dziennikarzy na granicy poprzez akredytację, bo wtedy mamy ten obraz pełny i też Europa ma ten obraz pełny, co się dzieje na polskiej granicy. I ten jakiś przełom chyba w tej sposobie myślenia rządu powstał po tych 3 miesiącach i to jest istotne, że dostrzeżono, że to nie jest, że to nie ten zły emigrant jest sprawcą tego bałaganu, tylko Łukaszenka. Migranci są tylko narzędziem, który bardzo cynicznie wykorzystuje i pod względem finansowym, o czym nie mówiono wczoraj podczas debaty, i to uważam, że to jest też poważny błąd i brak tej debaty pod względem informacyjnym, bo posłom się należała większa informacja na temat intencji działania też Łukaszenki, a z drugiej strony jest to też budowanie tego zamętu i utrzymywania, ja uważam, że utrzymywania Łukaszenki przy władzy w Białorusi, ten kryzys temu też ma służyć. No dobrze, panie ministrze, tylko o tym, że to jest sprawa Łukaszenki, że to jest z jego inicjatywy cała ta sytuacja i że za Łukaszenką stoi Putin, no to wiadomo było od początku, więc ja nie widzę tego przełomu w myśleniu rządu, dlatego że rząd to powtarzał od bardzo, bardzo dawna. Pytanie tylko, nie, pytanie tylko panie, tak, proszę. Pani redaktor, nie zgodzę się, bo cały czas przypominam konferencję Mariusza Kamińskiego i pana ministra Kamińskiego i pana Błaszczaka, ministra Błaszczaka, to byli migranci winni. Nigdzie nie padało, że jest to winien Łukaszenka. To my mówiliśmy o wojnie hybrydowej, oni mówili, że tak, to jest wojna hybrydowa, panie ministrze, ale są bo to była, migranci. Bo to była gra na użytek wewnętrzny, to chodziło o to, żeby zohydzić migrantów, no żeby nastawić społeczeństwo w sposób wrogi, co to zresztą chodzi, się udało. Pani redaktor. I o to mi chodzi, pani redaktor, że to było na użytek wewnętrzny i wreszcie z tego zrezygnowano, bo zrozumiano, że tego kryzysu, bo to jest istotny aspekt tej całej sprawie, zrozumiano, że przez budowę nawet muru się nie powstrzyma. Bo na wszystkich, jak rozmawiam z funkcjonariuszami Straży Granicznej, to zawsze te kilka procent nielegalnych migrantów przejdzie przez te sito. Jaka by nie była granica, jaki by nie był mur, zawsze ta migracja nielegalna będzie przechodziła. Musimy pamiętać, że ta granica była najbardziej bezpieczną granicą w Schengen. To była granica całkowicie bezpieczna. Z jednej strony mamy terroryzm państwowy, bo tak należy mówić Łukaszenki i dlatego ten przemarsz następuje. Migranci zostali wykorzystani. Ja wiem, że teraz to jest oczywistość, ale ta oczywistość stała się w ciągu ostatnich kilku dni dopiero. Przedtem cały czas mówiono tylko o emigrantach. No dobrze, panie ministrze, tylko teraz pytanie, czy uzyskali państwo jakiekolwiek konkretne informacje? Bo że rząd gra trochę tym kryzysem, to jest oczywiste, dlatego że tego typu kryzysy zawsze władze wzmacniają. I pojawiają się już, no nie wiem, nazwę to w ten sposób, spiskowe teorie dziejów, że Prawu i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby tę sytuację podgrzewać, żeby ona się nie kończyła. Dlatego że z jednej strony to jest kryzys, ale z drugiej strony kryzys wzmacniający ich w sondażach chociażby. I teraz pytanie. Czy pana nie dziwi na przykład fakt, że ambasador Białorusi przez tak długi czas tego konfliktu nie został jeszcze wydalony z Polski? Czy wy zadaliście w ogóle takie pytanie, dlaczego tak się dzieje?
Ja powiem pani redaktor, że te pytania już padały o wiele prędzej i cały czas padają pytania, dlaczego nie wykorzystano Frontexu? No właśnie. Dlaczego nie ma, ale to po kolei, panie ministrze, po kolei. Dlaczego nie został wydalony ambasador Białorusi? Dobrze, to Kalapie chciałbym powskazać na dwa aspekty sprawy. Że są środki dyplomatyczne, którymi możemy działać sami i możemy działać przez Unię Europejską, NATO i też przez różne wspólnoty. Oczywiście, że ambasador Białorusi powinien zostać z Polski wydalony. To jest sprawa naturalna i oczywista. Tylko, że w polskiej sytuacji przedstawiano, że to jest ruch migracyjny. Tak jak podkreślam, to dominowało w narracji. I proszę pamiętać, że wcale nie jest tak też powiedziane, że rząd może wygrać ten kryzys, ponieważ pokazuje, że on jest nieudolny, że nie potrafi sobie poradzić z tym kryzysem. Bo na razie on sobie nie radzi z tym kryzysem. Całkowicie źle go zdiagnozował dla opinii publicznej. Dopiero teraz się wycofuje. I jeżeli mówimy właśnie o tym, jakie są inne metody, to możemy tak po kolei wskazywać. Z jednej strony to, co mówiliśmy cały czas, że Frontex to oficerzy eurowie łącznikowi. To, co mówi pan premier o Frontexie, to wymaga wielkiego sprostowania, bo albo jest to niewiedza pana premiera, jak działa Frontex, albo jest to po prostu cyniczne jego stwierdzenia, że Frontex to jest taka sama organizacja. A ta organizacja ma siedzibę w Warszawie i ona działa w sposób o wiele inny. Zresztą to będzie się temat powszechnej dyskusji, podejrzewam, w przyszłym tygodniu. Kolejny element sprawy, no to wiadomo, że zamiast debatować o tym, czy Polska jest w Unii Europejskiej, jak prezentuje się w Unii Europejskiej, czy łamie umowę, którą podpisała z Unią Europejską, my powinniśmy dyskutować w Brukseli na temat tego, co jest na granicy. I to powinien być temat wywołany przez polski rząd. On nie został wywołany. Kolejny element, o których powinniśmy wiedzieć, no to wpływanie na to po to, żeby nie tylko zablokowano trasy przelotów do Białorusi, linii lotniczych loty, ale też, żeby można było zrobić natychmiastową readmisję. Przechodzą granice uchodźcy, czy jak uchodźcy, to wtedy są od razu zatrzymywani do samolotu, do Iranu i do Syrii. Pytanie, czy wy od rządu uzyskaliście jakąkolwiek odpowiedź na te pytania? Na przykład to, o czym pan wspomniał, czyli dlaczego nadal rząd pozwala latać do Polski liniom, które przewożą masowo uchodźców? I o tym, że te linie przewożą masowo uchodźców, wiadomo już od wielu, wielu tygodni. Dlaczego z tym nic nie zrobiono? Czy państwo dowiedzieli się, uzyskali odpowiedzi w tej sprawie? Nie, takiej odpowiedzi uzyskaliśmy dopiero teraz, że rząd będzie dopiero teraz działał. Dlatego mówiłem na samym początku mojego wystąpienia, że to jest zmiana optyka rządu. I z punktu widzenia już państwa, bez tej polityki bieżącej, jest to istotne. Bo w ten sposób można tylko ten kryzys rozwiązać, który jest kryzysem niebezpiecznym, ponieważ nie wiadomo, jak postąpi dalej Łukaszenka, bo jest osobą nieprzewidywalną. Mhm. I dla mnie to jest istotne i było w tej debacie istotne, że teraz jest inna wreszcie optyka i jest szansa na rozwiązanie tego kryzysu. Że jesteśmy w polu, że nie zrealizowano jak dotąd praktycznie nic, bo to Unia Europejska wykazywała aktywność. To komisarze Unii Europejskiej przylatywali do Polski. Sami się nawet wpraszali, żeby tą sytuację poznać i żeby nas wspierać. To Unia Europejska spowodowała, że były loty nawet do Mińska, z Mińska do Warszawy i próba blokowania z Mińska do Bagdadu, przepraszam, i próba blokowania lotów z Bagdadu do Warszawy było przez Unię Europejską. Tak samo likwidacja konsulatów. To są działania międzynarodowe. Konsulatów, likwidacja białoruskich w Syrii, żeby nie można było wystawiać wiz. To jest działanie właśnie międzynarodowe. I ta wspólnota międzynarodowa chce nas wspierać. Tylko my nie chcieliśmy, ponieważ my uważaliśmy, my mówimy jako państwo, jako rząd, bo my uważaliśmy to całkowicie inaczej jako opozycja, ale rząd mówił, że on sobie poradzi, budując jedną zaporę, drugą zaporę i później wielki mur. A migranci to w ogóle jest same zło. No dobrze, panie ministrze, wspomniał pan na samym początku naszego spotkania, że zauważył jakiś taki przełom w myśleniu rządu, jeśli chodzi o kwestię tego kryzysu. Tylko pytanie, na ile pana zdaniem to jest warstwa deklaracji, a na ile rzeczywiście rząd zacznie działać inaczej, na przykład umiędzynarodawiać tę sprawę, bliżej współpracować z Unią Europejską, właśnie z Frontexem, czy chociażby z NATO. Sądzi pan, że to są tylko deklaracje, czy rzeczywiście sytuacja jest już tak trudna, że rząd Mateusza Morawieckiego no, dotrzyma, mówiąc krótko słowa, i zacznie działać inaczej? Ten kryzys trwa, proszę zwrócić uwagę, że podczas wczorajszej debaty po raz pierwszy rząd się tłumaczył, jak on to przewidywał i szybko działał w tym kryzysie, podczas tego kryzysu, że on już od czerwca wiedział, tak, Straż Graniczna informowała nawet od maja czy od kwietnia już, że takie działania się szykują i te raporty Straży Granicznej są. Ale przypominam, że w sierpniu
zlikwidowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Departament Analiz Imigracji. Ten departament został zmieniony w momencie, czy tam zreformowany, czy zlikwidowany. Czyli w momencie, kiedy kryzys narastał, kiedy wiedzieli, że kryzys narasta, wchodzą w tej sferze jakieś dziwne zmiany. Więc to było widać, że rząd był zaskoczony. I tutaj była ta pierwsza próba tłumaczenia rządu i pana prezesa Kaczyńskiego, odpowiedzialnego za tą sferę. Teraz, czy rząd to coś zrobi? Będzie musiał to zacząć działać, bo inaczej nie wiadomo, co będzie się działo na granicy. Tak jak podkreślam i na przekór tego, co mówił pan premier Morawiecki, to jednak ludzie przechodzą przez Polskę do Niemiec. To nie są już jednostki, to są już duże grupy ludzi, oczywiście pojedynczy. Musimy też pamiętać, że Łukaszenka się nastawił na dłuższy marsz, o czym nikt też nie mówił. Ta cała sytuacja była wywołana też pewnym kryzysem, ponieważ Łukaszenka chciał się pozbyć migrantów z Mińska i dlatego ich przesłał na strefę przygraniczną zablokowaną przez system. I Łukaszenka nastawił się, dlatego zmniejszył też liczbę migrantów, których cały czas transportuje do Białorusi, żeby mieć tą stałą liczbę, którą w stanie jest opanować. Jest to kryzys, który może trwać długo i przez to, jeżeli nie będziemy go zwalczali metodami politycznymi, i przez to jest kryzysem bardzo niebezpiecznym. Dlatego Panie ministrze, dlatego chciałem powiedzieć właśnie, proszę. Musi być ta presja społeczna, dziennikarzy, że trzeba ten kryzys rozwiązać politycznie. I wczoraj padły pierwsze deklaracje, z których będą musieli się wywiązać pan premier, pan prezydent. No to wszystko jest w sferze polityki. No nie wierzę, żeby w Turcji nie udało się zablokować lotów. No. Ja nie wiem, o czym rozmawiał pan prezydent Duda z prezydentem Turcji. No. No, tego nie powinno być miejsca, bo Turcja jest zawsze była do Polski dobrze nastawiona, więc podejrzewam, że ten temat był tematem zdawkowym. Teraz to mam nadzieję, że będą tematy podstawowe. Czy uzyskali państwo jasną odpowiedź, dlaczego prezydent nie zdecydował się do tej pory w tej sytuacji na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Nie, żadnego tego nie usłyszeliśmy. Dla nas wolą taką pozytywną opinią rządu, że rozwiązanie tego kryzysu w takim konsensusie to jest dopuszczenie państwa, dziennikarzy, uważam, że to jest najważniejsze, do tego, co się dzieje na granicy. Ponieważ wtedy będziemy mieli dopiero obiektywną informację, bo na razie smutno panie powiedzieć, pośle, ale pan Wawrzyk, nie wiem, czy pan słyszał, przepraszam, że wejdę w słowo, ale powiedział, że jeżeli my jako dziennikarze tak bardzo chcemy relacjonować to, co dzieje się na granicy, to możemy sobie jechać na Białoruś i relacjonować stamtąd. To raczej wpływa, panie ministrze, na wiarę w to, że rząd zmieni swoje podejście i nagle dopuści dziennikarzy do tego, żeby mogli wykonywać swoją pracę, jak w każdym wolnym kraju. Powiem, jak na Litwie, bo proszę pamiętać, że stan wyjątkowy jest na Litwie i dziennikarze akredytowani tam są na granicy. No i zresztą więcej, na Litwę się rząd wczoraj niejednokrotnie powoływał na to, jak na Litwie wygląda sytuacja. I więcej, pani redaktor, polscy posłowie, ci przygraniczni byli na granicy na Litwie, a w Polsce nie są wpuszczani. No, tu mamy dwa różne standardy. I później dziwi się polski rząd, że opozycja zachowuje się inaczej, nie ma tej jedności. Wczoraj było poparcie dla polityki rządowej. Oczekuję, że tym poparciem i tym otwarciem ze strony PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości będzie to, że państwo będziecie mogli wejść na granicę. I to jest też dla mnie będzie znak, że też otwieramy się i chcemy pomocy Unii Europejskiej i NATO, czy współpracy nawet, nie pomocy, w zwalczaniu tego kryzysu. Bo jeżeli nie będzie tego, że będziemy korzystali tak naprawdę z opozycyjnych mediów jako białoruskich, jako tych najbardziej obiektywnych, no to mamy sytuację absurdalną. Panie ministrze, a co, jeżeli okaże się, że polityka rządu w tej kwestii w ogóle się nie zmieniła? O czym to będzie świadczyć? Jeżeli ta polityka, nie chciałbym być złym prorokiem, ale ja naprawdę się obawiam tego kryzysu. Obawiam się, że na granicy może dojść do nieprzewidywalnej eskalacji i różnego typu ekscesów. Może się polać krew. Naprawdę nie chciałbym tego przewidywać. To jest ostatni dzwonek, bo 3 miesiące trwa ta sytuacja. Przeszło 3 miesiące. To stan wyjątkowy trwa 3 miesiące i nie widać poprawy. Czyli te metody są nieskuteczne. Więc tego się bardzo, bardzo się tego obawiam. Też rząd musi zrozumieć, że nie jest to zawsze kryzysy i cały PR wokół kryzysów powinien polegać na tym, żeby złagodzić uderzenie kryzysowe, a nie wykorzystywać go politycznie. Jak wiemy z polityki, z tego co z afery mailowej pana Dworczyka,
pana ministra Dworczyka, to wiemy, że wszystko rząd, zwłaszcza rząd pana Morawieckiego, wykorzystuje pod względem politycznym. No właśnie, i tak widzieliśmy tę słynną konferencję. To też było wykorzystanie pod względem politycznym i było tam dużo na przykład nieprawdy. Panie ministrze, stąd moje pytanie dotyczące tego, czy rząd na pewno zmieni swoje postępowanie, dlatego że dla rządu być może ta sytuacja jest na rękę. Proszę zwrócić uwagę, my już nie mówimy w tej chwili o inflacji, nie mówimy o kwestii aborcji, nie mówimy o Unii Europejskiej i o karach, które codziennie są naliczane, tylko mówimy permanentnie o sytuacji na granicy. Może właśnie o to chodzi. Tak, tylko też na ten temat zbyt długo nie możemy też mówić, bo raz, że ludzie będą zniechęceni, bo widzą, że rząd jest nieskuteczny, bo nie potrafi sytuacji rozwiązać. Dwa, naprawdę jest duże, poważne niebezpieczeństwo. Powtarzam to jak mantra. Przepraszam bardzo państwa, że mówię o tym, ale naprawdę grozi nam niebezpieczeństwo, bo mamy po drugiej stronie nie do końca obliczalnego dyktatora. Więc musimy zacząć działać. Jeżeli rząd tego nie zacznie działać, to nie chciałbym być pesymistą. Wolę być tu w tej sprawie optymistą. I traktuję, że wczorajsze posiedzenie, którym zachowała się, nie można zarzucić nic opozycji. Zresztą nie ukrywam, że opozycja spodziewała się chyba tego też, że ta debata miała być wykorzystana politycznie. Właśnie poprzez, że opozycja frontalnie zaatakuje i ten frontalny atak opozycji będzie razem w jakiś sposób połączony w mediach z tym, co się dzieje na granicy, żeby to był taki fatalny obraz. Opozycja tutaj rozumie poważną powagę sytuacji, więc w większości, prawie wszyscy głosy były wytonowane i to były głosy szczere. Mhm. Bo każdy sobie, kto, przecież Tomek Siemioniak dobrze wie, tak jak i ja, jak ta sytuacja, że ta sytuacja jest sytuacją poważną. Dlatego też, tak jak mówię, musimy tutaj stanąć wspólnie, ale musimy wymusić na tym, żeby ten kryzys był rozwiązywany politycznie. I to jest rola opozycji, mediów i też uważam, że przede wszystkim rządu. No. Jeżeli tego nie zrobią, to będzie godzenie w racji stanu i granie życiem ludzkim, nie tylko migrantów, ale i w Polsce. Panie ministrze, to teraz kolejne moje pytanie o pytanie, a właściwie o odpowiedź na pytanie. Czy uzyskali panowie i panie odpowiedź od rządu dotyczącą tego, co po 30 listopada, co po stanie wyjątkowym, bo zgodnie z konstytucją wiemy, że po raz kolejny przedłużyć się go nie da. No i teraz pytam pana, czy rząd pochylił się nad tą sprawą? Czy państwo zostali poinformowani o tym, jaki jest plan na to, co po 30 listopada? Ja praktycznie cały czas byłem na sali, ale nie pamiętam, żeby taka informacja była przedstawiona. Chcę też pani zwrócić uwagę, pani redaktor, że rząd działa bardzo ad hoc, bo nawet wprowadzenie stanu wyjątkowego, o tym wszyscy zapomnieli, ale odbyło się bardzo w specyficznych warunkach. Komisja, moje prezydium Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych było na granicy, spotkało się z przedstawicielami MSW, miało dojść do posiedzenia komisji w ciągu 4 dni i nagle między tymi posiedzeniem komisji nagle rząd, który nic nie mówił na spotkaniu z posłami, wprowadza stan wyjątkowy. I na następnym Sejmie od razu w ciągu 4 dni następuje ta debata. Widać, że rząd nie ma spójnej polityki i zastanawia się, co im się będzie opłacało. I mam nadzieję, że wreszcie skończą z medialnością, co im się opłaca medialnie, tylko co opłaca się państwu polskiemu obywatelów. Niech odejdą od tej polityki, która była zaprezentowana, którą poznaliśmy w aferze mailowej. Mhm. Bo jeżeli tak dalej będziemy, że wszystko będziemy rozkładać tylko na media, to mówię jako były minister spraw wewnętrznych, jako minister koordynator. Ja też miałem kryzys graniczny. Miałem podobny kryzys graniczny, może nawet gorszy, z gorszym zagrożeniem, bo szedł dwutorowo i Ukraina i Białoruś. Tylko, że ja już od razu, jak się wiedziałem, że to będzie, to byłem w Kijowie i byłem w Mińsku. No dobrze, to co po 30 listopada, panie ministrze, co po 30 listopada? Znaczy będziemy niezgodnie z konstytucją przedłużać stan wyjątkowy po raz kolejny, czy wprowadzimy co tam? Co tam się może wydarzyć? Ja uważam, cały czas stoję na stanowisku, że po 30 listopada są i tak przepisy graniczne, które mogą być przepisami skutecznymi przy pomocy ochrony granicy. Mhm. Bo to jest strefa przygraniczna cały czas. I też uważam, że wreszcie państwo powinniście zostać wpuszczeni na granicę. Jeżeli będzie ten stan wyjątkowy nadal utrzymywany w tej formie, to znaczy, że rząd nie chce państwa i polityków, żeby mogli weryfikować, co się dzieje na granicy, jak wygląda naprawdę sytuacja. Więc tu będziemy też mówili, my sprawdzam. Oczywiście słyszałem te głosy, że po kilku dniach przerwy ma znowu zostać ogłoszony ten stan wyjątkowy. Trudno mi tutaj przewidzieć, jak postąpi rząd. Mhm. W każdym razie jedno jest, można powiedzieć, że na przekór temu, co wczoraj mówiono,
to stan wyjątkowy nie rozwiązał kryzysu. Więcej, pod koniec tego stanu wyjątkowego mamy jego spotęgowanie. Proszę zwrócić uwagę, że zawsze, gdy mają zapaść decyzję co odnośnie stanu wyjątkowego, to Łukaszenka zwiększa swoją aktywność, że mu ta sytuacja pasuje. Tak jak chyba w poprzednich dyskusjach u państwa mówiono, że Łukaszence właśnie pasuje ten taki okładanie się, między rządem polskim, pałami między rządem polskim a Białorusią. Nie umiędzynarodowienie, nie wprowadzanie europejskich standardów i demokratycznych, tylko właśnie takie zwarcie. Jemu to bardzo odpowiada. My powinniśmy oczywiście unikać tego i powinniśmy działać metodami, o których zresztą mówiliśmy aż do znudzenia, że metodami państwa demokratycznego, że to są całkowicie inne formy działania. Panie ministrze, dla mnie kluczem intencji rządu będzie to, czy państwo w jakiej formie, nie wiem, czy akredytacji, czy w innej, ale będziecie mogli być wejść na granicę, to jest klucz do tego, jakie intencje ma rząd. Panie ministrze, pan mówił wcześniej, że nie chce o tym myśleć, nie chce snuć takich scenariuszy, ale może polać się krew, że może dojść do aktów przemocy. Pytanie więc, czy to jest tak, jak mówi Donald Tusk, że to jest czas, żeby zastanowić się nad uruchomieniem artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego? My powinniśmy uruchomić wszystkie możliwe, to nie tylko chodzi o artykuł, ale wszystkie możliwe międzynarodowe instytucje w tym kryzysie, ponieważ Tak jak mówimy i to wczoraj rząd potwierdził, dlatego tak uważam, że to jest istotne, że to nie jest kryzys migracyjny, jest to terroryzm państwowy ze strony Łukaszenki, ze strony rządu białoruskiego, na którego czele stoi Łukaszenka. Nie chcę mówić narodu białoruskiego, bo to byłoby błędne i to była całkowita obraza dla Białorusinu. To są szaleństwa. Jeżeli te szaleństwa nie zostaną ograniczone na forum przez politykę, i przede wszystkim przez forum międzynarodowe, przez NATO, przez Unię Europejską, przez OBWE, no to w tym momencie mamy problem, ponieważ on będzie ten kryzys trwał. I co mnie zaniepokoiło, że pan premier Morawiecki na końcu powiedział, że ten kryzys może trwać, że ta granica to będzie sytuacja, z którą musimy żyć. I to mnie przeraziło, bo rząd nie może żyć w kryzysie, cały czas taki kryzys musi być, tylko musi być kryzys rozwiązany, muszą być metody rozwiązania. To trzeba powiedzieć, że nie było pokazane jasnej drogi, jak politycznie ten kryzys ma zostać rozwiązany. Tylko stwierdzanie pana premiera, z kim on nie rozmawiał. To mają być konkretne posiedzenia, spotkania i decyzje Unii Europejskiej i innych, NATO. Tutaj my musimy zaangażować wszystkie siły i środki nam dostępne międzynarodowe w rozwiązaniu tego kryzysu. To wtedy będziemy wiedzieli, czy państwo jest skuteczne, czy nie. Panie ministrze, to jeszcze na koniec, jeśli pan pozwoli, chciałabym pana zapytać o inny temat, o inną kwestię dotyczącą tego, co jutro będzie działo się w Warszawie. Jutro Święto Odzyskania Niepodległości, 11 listopada, no i Marsz Niepodległości, który mimo, że decyzją sądu nie jest zgromadzeniem cyklicznym, dostał taki tytuł Marszu Państwowego pod auspicjami państwa. Jak pan ocenia tę decyzję? Oceniam, że rząd po prostu obawiał się, że nie raz, że bał się zdradzić swój elektorat, zostawiając to w tej taką sytuację, jak ocenił to sąd. Dwa, uznał, że nie będzie w stanie zapanować też nad tą sytuacją, bo ludzie przyjdą na ten Marsz Niepodległości. Ja powiem pani szczerze, patrząc na Marsz Niepodległości, nie chcę oceniać bo to są naprawdę, dla większości ludzi, którzy uczestniczą w Marszu Niepodległości, to jest bardzo istotne, doniosło jakieś przeżycie. Ja zapraszam zawsze wtedy do Trójmiasta. U nas są wtedy piękne parady bractw rekonstrukcyjnych, rycerzy, żołnierzy napoleońskich. Ludzie przychodzą z dziećmi, bawią się. Dobrze, jest to prawdziwe święto niepodległości. Ale pytanie, czy stolica w tym momencie nie jest zagrożona? Stolica, która przez nazistów została zrównana z ziemią. Ja jednak na stolicy chciałabym się skupić, jeżeli pan pozwoli, bo to ona zawsze najbardziej cierpi. 11 listopada. I teraz zupełnie poważnie pana pytam o to, jak to pana zdaniem powinno wyglądać. No bo w tej chwili, jeżeli jest to marsz państwowy, no to rozumiem, że będzie ochraniany przez policję. Kto będzie ponosił konsekwencje ewentualnych złych zdarzeń? Czy policja powinna nie tylko chronić, ale także kontrolować, co tam się dzieje? Jaka w tym momencie jest rola ministra spraw wewnętrznych i administracji, któremu służba policyjna podlega? No teraz jest rola ministra Kamińskiego jest przeogromna, bo on ponosi odpowiedzialność za wszystko, co się zdarzy w Warszawie. To jego odpowiedzialnością jest to. I przed tą odpowiedzialnością nie ucieknie. No policja musi, by nie doszło do żadnych ekscesów, kontrmanifestacji, zdarzeń.
Ten marsz będzie obserwowany bardzo istotnie, nie tylko w Polsce, ale też i za granicą, jak on będzie miał formę. Warszawa, zamiast wspaniałego święta mamy bardzo dużo negatywnych emocji i tylko nad tym można boleć. Tak jak podkreślam, są inne formy wspaniałe obchodzenia tego święta. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za to spotkanie. Marek Biernacki, Koalicja Polska, były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, były minister koordynator służb specjalnych. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia panu życzę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.